Cześć widzowie, z tej strony oczywiście Giermar Chodzice, zapraszam na odcineczek. Powiększać się działki swoje. Tutaj tak jak mówiłem i obiecałem, tutaj będzie rzepak siany na dużą skalę. Dlatego jest osobny ciągnik do nawozów. No może nie, żebym pryskał nawozy, ale jeszcze mam nie wszystkie maszyny dokupione do pola. Powoli widzowie. Rzym też paręnaście lat odnawiali. Jak to mówią, nie od razu zbudowali Rzym i to się sprawdza. To weźmiemy. Potrzebuję 10-metrowy ten header. Potrzebuję go wziąć po prostu. Potrzebujemy wziąć do kombajna. On jest tak już wielki ten. Ten to. Dobra, dawaj. Wytargam szatana do lasu, ale... Zobaczymy, jak to tam będzie. Tu nie widzę, tu. Także widzicie, dzisiaj jest taki odcinek. Porządkowe prace. Zapytacie się, ile będę to robił. Jest kilka godzin na live w piątek, na pewno będę chciał to robić. Tutaj porządek na tym polu. Nie wiem dokładnie przez ile będę czasu tutaj porządek robił, ale dam sobie radę, mam taką... Myślę, że sobie dam radę, no nie? A co mam płakać, że mam takie duże pole? Trzeba się cieszyć. Także widzicie, tutaj jest naprawdę dużo tych drzew. Muszę jeździć i obcinać. Dobra, tu mam obcięte, to teraz tu. Także widzicie, tak tutaj to wygląda. My sobie oczywiście pykamy. O. Także widzicie, widzowie, tego jest trochę. Tutaj w tym polu. Tutaj tak jak mówię, będzie jeszcze orka przeprowadzona, także... także no... Tu będzie orka robiona, także... Tu sobie jeszcze powycinam te kliny. Te pnie, no, bo to jest do pni. Także wszystko ok. Chyba.
Także widzicie, widzowie, ja już nie wiem, czy wierzyć w tą całą pandemię, bo to, no, jak już tyle województw zamykają, to coś musi być, ale nie może nie COVID, ale jakiś inny wirus, nie? A ja tam nie wiem, nie wypowiadam się na te tematy. Także widzicie, widzowie, tak tu powoli, no, powoli sobie tutaj działam na tej... Powoli, powoli, ludku i... Powoli do przodu, jak to godoję. Powoli do przodu. Sprawdzam, gdzie tutaj są jeszcze, to, ale tu nie widzę. Tu nie było akurat, także... Także dobre, widzowie. Teraz bym wziął sobie pod... To bym podniósł. I bym spróbował wyciągnąć to do lasu. To, ja wiem, widzowie, że to może być naprawdę... Ja... Wiecie, ja zaryzykuję, nie? Ale ja jadę po obciążyć, żeby go nie wyrezerwało ten ciągnik, bo na przodzie nie ma w ogóle balansu, żeby go tylko nie rezerwało, nie? Dlatego założę, wiecie, widzowie, dlatego pozakładam sobie, dlatego sobie pozakładam obciążnik na przód, żeby mi ciągnika nie rozerwało. I lecimy, dobra. Dobra, zobaczymy, jak to będzie. Puścimy powoli. Także widzicie, że tak to wygląda, no. Dobra, dawaj. Spróbujemy. Nic nie obiecuję. Dawaj, dawaj. Pchamy, pchamy. Dawaj, dawaj. Idzie, idzie skubany, idzie, idzie. Widzicie, mówiłem, że to będzie ciężko, żeby to strzymał, bo to taki kolos, ale nam się tam uda. Także widzicie, żeby tak to wygląda. Rzucę gdzieś tu do lasu i tak nie będę tędy jeździł. Czekajcie, a jakbyśmy się inaczej podpięli. Tu bym złapał. O, lepiej idzie, patrzcie, 10, 11 i elegancko. Tak, tutaj do lasu wrzucę. Kiedy będę potrzebował drzewa, to sobie przyjadę i wezmę. Tak, bo ja i tak tą drogą już nie będę jeździł, bo będę przez pola jeździł, no. Przez pole wolnymi drogami. Ła. Nie zrobię, nie wyjadę już bardziej. Bardzo wadzi. No, trochę. A jakbym uciął, nie utnę. Łap, coś. Spróbujmy. Ale tak jak mówię, nie obiecuję, że damy radę wiechę. Któryś jeszcze trzyma pieruństwo, nie? To trzyma pieruństwo zasrane. Spróbuję wyszarpać ten ciąg.
To drzewo musi iść. Zaraz to musi. O, o, poszedł szatan. Tu jeszcze o coś wadzi, ty. To dobre to drzewo, jak to pojedziemy. Dobra, dawaj. Zobaczymy, jak to tam będzie, no. To ono jakoś dużo, nie, dużo jest, no. Dobra, może już mi będzie, czekajcie. Podnieś obciążnik, dobra. Właśnie wystaje na pole teraz. Trochę gorzej, no ale to ja poradzę. No i zobaczymy. No nie ma jakoś źle. Tyle to tam, tyle żeby wystaje, to się nic nie dzieje. Dobra. Także dobra. Także widzicie, widzowie, tak tutaj to wygląda. Także dobra. Także to tu. I widzicie, tak się powoli grom, nie? Tyle ile jestem w stanie sobie. Ja sobie dużo rzeczy zrobię w farmingu samemu. Ale tu ja także no. Nic darka, no. Tutaj ten las tak fajnie wygląda, więc niech on tutaj tak zostanie. Ja jadę spróbować wyciąć tego grubego dymba, co dostał, bo to dąb jest. No i gitarka. Mogę kolejne wyorać, brać na samochód. Wziąć na samochód i poorać. To są 3-4 choinki, dobra. Także widzicie, widzowie, ja sobie tak powoli i robię, jeżdżę, robię, no. Także no, powoli, powoli, powoli te pola będą łączone. Tak jak mówiłem, będą połączone wszystkie. Widzicie, no dużo nie ma pracy, ale tu weź później tutaj wszystko oraj, nie? Oczywiście orka będzie robiona na w piątkowym live. Zobaczymy ile oczywiście dzisiaj zrobię. To się też zależy, no nie? Ile się dzisiaj da radę zrobić. Także no zobaczymy, no. Dobra. Także no widzicie, widzowie. Dużo, naprawdę dużo jest tego pola, posiadam na chwilę obecną już w tej grze oczywiście. Także no to tylko pole pod rzepaki są i pod zboże, to taki, żeby pod ozmian był. I pod soję, o, pod soję jeszcze ujdzie, no. To spuściłem, dobra, to pospuszczałem. To będzie mi potrzebne? Nie. To tylko tu, żebym połączył, no nie? No. Także widzicie, widzowie, tak to wygląda dzisiaj taki film. O, dobra, daleko od ciągnika spadło, to całe szczęście, że tylko po tym przejechał. Dobra. Także wiecie, widzowie. To jeszcze zatnę i przejdziemy się zobaczyć. Dobra. Tam już nie ma, nie jest. Także widzicie, widzowie, jak tutaj to wygląda.
Te pola będą wszystkie, tak jak mówię, połączone w jedno wielkie, ogromne pole. Także no. O, dobra. Nie mogę teraz odpalić samochód swój i naładować to. Także widzicie, widzowie, tak to wygląda. No. Także no. Także widzicie, widzowie, jak tutaj to wygląda. Się powoli pykam to tego farminga. Czy nie wiem, ile tutaj jest hektarów już na chwilę obecną połączonych, ale no trochę ich musi być, no skoro takie wielkie pole. Dobra. Tutaj będzie to też, ten kawałek będzie orany. To wszystko tutaj będzie orane jeszcze. Także widzowie, nie bójcie się. Tam będzie kończona kultywacja. Tu będzie wszystko poprawiane, no nie? Orka tutaj będzie robiona New Hollandem, także... Tak, New Hollandem, bo... New Hollanda trzeba zobaczyć, ile motogodzin mu wysuka z tego pola. No Holand zostanie z nami do końca serii, więc i tamte ciągniki, co kupiłem, też mam nadzieję taką. Także dobra, widzowie, to by było w dzisiejszym odcinku na tyle, także łapkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie, ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, do zobaczenia.